Dziękuję bardzo za przywilej zwiastowania, usługiwania, dzielenia się tym, co przeżywam w swoim sercu. Drodzy, było pytanie, czy coś szczególnego będzie się działo. Za tydzień mamy rocznicę, kolejną rocznicę, kiedy Bóg wylał swego ducha. Jest to, powiedzmy, taki umowne święto, szczególnie w ruchu zielonoświątkowym, ponieważ szczególny akcent też kładziemy na Ducha Świętego. I właśnie o tym dzisiaj chciałbym troszeczkę powiedzieć, bo patrząc na współcześnie funkcjonujący Kościół, mam oczywiście na uwadze szersze pojęcie, nie tylko Kościół zielonoświątkowy, ale również inne denominacje, zauważam, że w tej praktycznej pobożności niektórych chrześcijan Duch Święty jest jakby w cieniu. A nawet niekiedy zauważamy, że jest taki bezosobowy. To niektórzy nawet sprowadzają do tego, że widzą w nim jakąś tam moc. Może teologicznie wszyscy się zgadzamy, że to jest osoba, ale myślę, że ważne jest, co robimy na co dzień. W jaki sposób traktujemy Ducha Świętego w naszym codziennym życiu. I dzisiaj właśnie chciałbym kilka słów powiedzieć na temat właśnie roli Ducha Świętego w życiu chrześcijańskim, w życiu człowieka, ale również i w funkcjonowaniu Kościoła. Jest to dosyć obszerny temat i wydaje mi się, że gdyby tak dogłębnie przejrzeć, to trzeba by było kilka takich porządnych, solidnych wykładów. Dzisiaj tylko chciałbym rzucić myśli, będę czytał kilka miejsc Bożego Słowa, aby was zachęcić, że jeśli ta sprawa nie jest do końca uporządkowana, zrozumiała, abyśmy przyjrzeli się jej bliżej, abyśmy powiedzieli sobie, dobrze, przejrzę to, zastanowię się nad tym, pozwolę, aby Bóg pokazał mi, jak jest naprawdę, kim jest Duch Święty, jaką rolę pełni w moim życiu czy w życiu Kościoła. I drodzy, na pewno Duch Święty jest osobą. I tutaj dzisiaj nie chciałbym tego tematu rozwijać. Jest to osoba. Wiemy, że Bóg jest jeden w trzech osobach. Ojciec, Syn i Duch Święty. I te trzy osoby są sobie równe. Te trzy osoby są różne. I te trzy osoby są w szczególnej relacji pomiędzy sobą, w relacji opartej na miłości. Jest to coś wyjątkowego i myślę nie do końca zrozumiałe przez nas ludzi, ale Bóg poprzez Ducha Świętego zaprasza nas, czy poprzez dzieło Jezusa Chrystusa i potem Ducha Świętego zaprasza nas do tej cudownej relacji. Ale drodzy, żebyśmy mogli mieć taki pełny obraz, chciałbym przyjrzeć się i ograniczę się do Nowego Testamentu, bo w Starym Testamencie też Duch Święty działał, tylko nieco, na nieco innych zasadach. Nowy Testament, Biblia mówi, wyleje ducha mego na wszelkie ciało. A więc tutaj już Bóg nie zrobił żadnych ograniczeń. Oczywiście są warunki, abyśmy mogli przeżyć napełnienie Duchem Świętym, ale nie ma ograniczeń w tym względzie i o tym za chwileczkę będziemy mówić. Drodzy, jaka jest rola, jakie jest działanie, co czyni Duch Święty w twoim i w moim życiu? Może najpierw co uczynił, bo to jest ważne. Po pierwsze, Duch Święty przekonuje. Ty i ja dzisiaj na tym miejscu jesteśmy z jednego powodu. Z tego powodu, że Duch Święty przekonał nas o czymś. Kiedy była zwiastowana Ewangelia o Jezusie Chrystusie gdzieś w głębi twojego i mojego serca, Duch Święty powiedział, to jest prawda. Weź to pod uwagę, zastanów się nad tym. Często to jest jakieś, w postaci jakiegoś wrażenia, jakiejś takiej myśli, jakiegoś głębokiego dotyku. Ludzie na różne sposoby to przeżywają, ale można zauważyć, kiedy tak bliżej przyjrzymy się sobie, że bez Ducha Świętego nie byłoby nas na tym miejscu. To On, jak za chwileczkę się przekonamy, chociażby w Ewangelii Jana, 16 rozdział, 8 werset powiada, a On, czyli Duch Święty, tak powiedział Pan Jezus, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. I potem wyjaśnia Pan Jezus o grzechu,
bo nie wierzą we mnie. Wiecie, to jest bardzo ciekawe stwierdzenie, ponieważ grzech jako taki został spłacony, czy wina została spłacona na krzyżu Golgoty. Jezus Chrystus wziął nasze winy. I tak naprawdę tym grzechem, który spowoduje, że człowiek nie dostąpi zbawienia, nie dostąpi żywota wiecznego, jest tylko jeden. Niewiara w Jezusa Chrystusa, odrzucenie Jezusa Chrystusa. I to, co Duch Święty czyni w życiu człowieka, jest to, że go przekonuje. Zwróć uwagę na Jezusa. Przyjrzyj się temu bliżej. Zaufaj Bożemu Słowu. I dzieje się to, kiedy głosimy Ewangelię. I to nie jest ważne, czy głosimy jeden do jeden, czy jest to jakieś duże zgromadzenie, gdzie ewangelista głosi tłumom. Wtedy Duch Święty przychodzi i przekonuje. I podsumowując, powiem w ten sposób, że ty i ja musieliśmy zostać przekonani przez Ducha Świętego. To nie wystarczy tylko intelektualnie poukładać sobie argumenty, powiedzieć, o, bardzo fajnie to wygląda, to jest przekonywujące. To nie tak do końca działa. Nasz intelekt może być przekonany, ale to musi wszystko przejść do serca. Musimy przyłożyć do tego naszą wiarę, powiedzieć, zaufam Chrystusowi, zaufam Mu bezgranicznie, zaufam dokończonemu, doskonałemu dziełu, które dokonał na krzyżu Golgoty. I to jest pierwszy aspekt. Drugi aspekt to to, że Duch Święty jest sprawcą naszego nowonarodzenia. Początkiem fizycznego życia jest urodzenie. Każdy z nas, żeby zaistnieć na tym świecie, musiało nastąpić poczęcie, a potem musiała nas mama urodzić. I taki jest początek. A jak wygląda sprawa z duchowym poczęciem, z duchowym narodzeniem? Oczywiście bardzo podobnie. Duch Święty sprawia w nas nowe życie. To jest niesamowite. Nieraz się nad tym zastanawiałem i pozwólcie, że zacytuję tutaj również Słowo Boże zapisane w Ewangelii Jana 3, rozdział 5, werset. Jezus powiedział, zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, rozmawia z Nikodemem, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, jest ciałem, a co się narodziło z ducha, jest duchem. I widzimy tutaj, Pan Jezus rozdziela te dwa aspekty. Mówi, jest cielesne urodzenie, ale jest duchowe urodzenie. Jest ten początek fizyczny, ale jest ten początek duchowy. Nowe narodzenie człowieka z Ducha Bożego jest warunkiem, aby stać się uczestnikiem Królestwa Bożego. Bez tego nie ma uczestnictwa. Nie wejdziecie do Królestwa Bożego, powiedział Pan Jezus, jeśli się nie narodzicie na nowo. I wiecie, podpisuję się pod tą prawdą i myślę, że może nawet wszyscy, każdy z nas powie, tak, wiem, o czym mówisz, doświadczyłem tego, narodzenie na nowo. Byłem sobie zwykłym chłopakiem, żyłem, uważałem, że dobrze żyję, po swojemu, po ludzku, ale któregoś dnia przyszedł Duch Święty do mojego życia. Również za pomocą Słowa Bożego przekonał mnie o tym, że jestem grzesznikiem i że potrzebuję Zbawiciela. I już tu wielokrotnie mówiłem, dzisiaj tylko wspomnę, ten piękny wieczór w moim życiu, kiedy padłem na kolana, otworzyłem swoje serce i wydarzył się cud. I myślę, że nikt z nas nie jest w stanie wyjaśnić do końca, co się dzieje. Ale wiem, że kiedy klękałem, klękałem jako grzesznik, jako człowiek winny przed Bogiem, bez wyjścia, bez nadziei, bez sensu życia, a kiedy wstawałem z kolan, byłem przepełniony Bożą radością, Bożym pokojem, Bożą nadzieją, Bożą miłością. I to był cud, który się wydarzył w moim życiu i wiem, że wielu z was mogłoby stanąć na tym miejscu i powiedzieć, tak, przeżyłem podobnie. Każde narodzenie na nowo jest troszeczkę inne, tak jak również urodzenie dziecka jest troszeczkę inne, troszeczkę inaczej może przebiegać, ale skutek jest zawsze ten sam. Stajemy się dziećmi
Bożymi. Jest to największy cud, jaki człowiek może przeżyć na tej ziemi. Jeśli zostaliśmy uzdrowieni, no to do końca życia może to uzdrowienie będzie, będziemy się cieszyć, będziemy wspominać, będziemy chwalić Boga, ale kiedy odejdziemy z tego świata, ono przestanie mieć znaczenie. Jeśli Bóg cię wyrwał z jakiejś niedoli, no to możesz się cieszyć, tak? Ale przyjdzie dzień, kiedy Pan cię odwoła, zabierze do siebie i to przestanie mieć znaczenie. Ale nowonarodzenie ma wymiar wieczny. Jest to cud, który wprowadza cię w zupełnie nową rzeczywistość, w rzeczywistość, w pewną relację, którą masz, czy będziesz miał z żywym, świętym Bogiem. Kiedy rodzimy się na nowo, stajemy się nowymi stworzeniami. I Boże Słowo powiada, że stare, co się stało ze starym? Przeminęło. Bardzo fajnie tam jest określony czas przeszły, dokonany. A więc jesteś nowym stworzeniem, choć patrzysz do lustra i mówisz, no nic się nie zmieniło, poza moimi oczami, które się tak ładnie świecą, widać w nich życie, może jest uśmiech na twarzy, może jest większa radość w twoim codziennym życiu, ale fizycznie patrząc, niewielka zmiana. Natomiast w tym naszym wewnętrznym człowieku nastąpił cud. Dlatego Bóg mówi, że jest czerwona linia. Dzień, w którym narodziłeś się, narodziłaś na nowo, to jest dzień, w którym coś się zakończyło i coś powstało nowego i to nowe odkrywamy przez całe życie. Lubię oglądać narodzenie na nowo. Tak Pan Bóg mnie postawił, że generalnie większą część czasu poświęcam właśnie ludziom, którzy szukają Boga. I niedawno zakończyliśmy początkiem roku kolejną edycję kursu Alfa. Mieliśmy naprawdę piękny czas. Ludzie przeżyli niesamowite rzeczy. I mogłem być takim świadkiem tego, jak Duch Święty wchodzi do życia tych ludzi. Jak otwierają swoje serca. Jak Duch Święty przychodzi i rodzi ich do nowego życia. Jest niesamowite. Cudowne. Lubię to oglądać. Teraz mamy kolejną edycję, już też kończymy w najbliższy wtorek i znów kolejne osoby, które doświadczyły Bożego cudu narodzenia na nowo. I warto mieć to na uwadze, że to czyni Duch Święty w nas. To czyni Duch Święty w człowieku, kiedy spełnia odpowiednie warunki. A jakie to są warunki? Upamiętać się i uwierzyć Jezusowi Chrystusowi, tak? Upamiętanie i wiara. To są te dwa warunki niezbędne do tego, aby człowiek mógł doświadczyć narodzenia na nowo. Warto też o tym pamiętać, kiedy głosimy Ewangelię, że celem głoszenia Ewangelii jest doprowadzić człowieka do tego, aby otworzył swoje serce. Jako grzesznik w pokucie i w wierze przyszedł do Jezusa Chrystusa. I to jest drugi aspekt. Trzeci aspekt, Duch Święty poświadcza naszą duchową tożsamość. Kiedy już się narodzimy na nowo, Duch Święty rozpoczyna nowe dzieło w naszym życiu. I w liście do Rzymian, 8 rozdział, 16 werset czytamy, a ten to Duch świadczy wespół z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa. Właściwie należałoby się zatrzymać tutaj i w milczeniu patrzeć na to słowo z wdzięcznością do naszego Boga. Drodzy, kiedy tak zastanawiałem się nad tym fragmentem, zobaczyłem dziecko, które się rodzi. Dziecko, które się rodzi w rodzinie królewskiej, albo w jakiejś bardzo bogatej, zamożnej, arystokratycznej rodzinie. I w zasadzie, gdy tak byśmy popatrzyli na to dziecko, czy na jakie inne, które w tym właśnie momencie się rodzi, niewielka różnica. Poród przebiega tak samo. Ale kiedy to dziecko arystokratyczne się rodzi, rodzi się już z pewnym potencjałem, z pewnym przeznaczeniem, bo oto urodził się dziedzic, tak?
do jego imienia, do jego nazwiska jest już przypisany tytuł, jest przypisane jakieś dobra, jakiś majątek. Niesamowita rzecz. A inne dziecko gdzieś w jakiejś prostej rodzinie urodzone, no cóż, urodziło się i fajnie, ma potencjał, aby żyć. I co się dzieje dalej? Takie dziecko, gdy się urodzi, to wszyscy pracują nad tym, aby go przygotować do przyszłej roli dziedzica, tak? Aby miał właściwe maniery, aby podejmował właściwe decyzje, aby odpowiednio się zachowywał w odpowiednich miejscach, bo przecież jest dziedzicem, jest kimś wyjątkowym. I drodzy, to jest, myślę, adekwatny obraz do tego, co to znaczy być narodzonym na nowo. I apostoł Paweł w tym fragmencie to nam bardzo jasno podkreśla. Dziećmi Bożymi jesteśmy. Nie będziemy. My nimi już jesteśmy. Jesteś dzieckiem Bożym. Jeśli w twoim życiu było doświadczenie narodzenia na nowo, to jesteś dzieckiem Bożym, niezależnie od tego, jak wygląda jeszcze w tej chwili twoje życie. Może ono nie być zbyt ciekawe, zbyt dobre, zbyt przynoszące Bogu chwałę, ale jesteś przypisany do Bożego Królestwa i jesteś dzieckiem Bożym i w taki sposób Bóg patrzy na ciebie. I to też wywołuje pewne skutki, pewne konsekwencje, bo apostoł Paweł powiada, a jeśli dziećmi, to i tutaj mamy dziedzicami. Dziedzicami Bożymi, nie jakimiś tam zwykłymi dziedzicami. I czasami tak sobie myślę, siedzę na nabożeństwie i myślę, pewnie wśród nas są ludzie, którzy mają problemy finansowe, może bardzo skromnie żyją, ale są dziedzicami. Bo przyjdzie dzień, kiedy Bóg nas przygotuje i każdy z nas obejmie dziedzictwo, które zostało przygotowane dla nas. Ja nie wiem, co to jest. Być może te gwiazdy, które widzimy i których nie widzimy, ale prawdopodobnie chodzi o coś więcej. Chodzi o coś wyjątkowo większego niż cokolwiek możemy sobie wyobrazić. Jesteśmy dziedzicami Bożymi, dziećmi Bożymi, a więc dziedzicami Bożymi. I potem apostoł Paweł dodaje, że współdziedzicami Chrystusa. To słowo współ oznacza, że mamy udział, że mamy uczestnictwo w tym. I teraz moglibyśmy spojrzeć na Jezusa, gdzie jest, co robi, jaki jest. I Biblia mówi, że w podobny sposób będziemy wraz z Nim panować całą wieczność. Głębokie słowa. Ale w tym miejscu, drodzy, chciałbym zakończyć, ponieważ jest to głębokie, jest to trudne i prawdopodobnie cokolwiek wymyślimy, to i tak będziemy w niebie zaskoczeni. Bóg przygotowuje nas do tej roli. On chce mieć dzieci, które są przygotowane do tej roli. I nie wiem, jaki wpływ będzie miało to uświęcenie na tej ziemi, ale zapewne będzie miało. I warto jest na to również zwrócić uwagę, że nie jesteśmy powołani, żeby gromadzić tutaj na tej ziemi. Jeśli masz możliwości rozwijać jakiś interes, biznes, dobrze ci się powodzi, dziękuj Bogu, wspieraj biednych, misje, wszystko co się da, ale tak naprawdę jesteśmy powołani do czegoś wielkiego. Ty i ja, nieważne jak siebie oceniasz, jesteśmy powołani, aby być współdziedzicami Chrystusa. I drodzy, o tej tożsamości dzieci Bożych, dziedziców czy współdziedziców Chrystusa, Duch Święty poświadcza nam każdego dnia, w każdej chwili i myślę, że wiecie, o czym mówię. Rano się budzę i wiem, że jestem dzieckiem Bożym. I to nie jest od tygodnia, to jest od 40 lat. Mam świadectwo w swoim sercu, że jestem dzieckiem Bożym. I to świadectwo wynika
z tego, że Duch Boży zamieszkał we mnie. I On poświadcza mojemu duchowi, że takim właśnie dzieckiem jestem. I to samo dzieje się w Twoim życiu. Czasami nie zwracamy na to uwagi, ale to właśnie Duch Święty poświadcza, że z taką odwagą i radością możemy spojrzeć do lustra i powiedzieć: jestem dzieckiem Bożym. Możemy sąsiadowi powiedzieć: jestem dzieckiem Bożym, należę do Boga. Możemy powiedzieć, że jesteśmy dziedzicami Bożymi, bo jesteśmy. To jest prawda Bożego Słowa. Kolejna rzecz. Duch Święty, to już jest czwarta rzecz, wprowadza nas we wszelką prawdę. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść, wam oznajmi. On mnie uwielbi, mówi Pan Jezus, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. Kolejna funkcja, rola, służba Ducha Świętego w Kościele odkrywa przed nami dzieło zbawienia w Jezusie Chrystusie. Dlatego Pan Jezus powiedział: z mego weźmie i wam oznajmi. Naturalny człowiek nie rozumie doskonałego dzieła krzyża Jezusa Chrystusa. Pewnie każdy z nas spotkał się z człowiekiem, z którym podzieliliśmy się Ewangelią, a on popatrzył, mówi: jak jeden człowiek umarł za wszystkich, jak ty to rozumiesz? Bo ja tego nie ogarniam, nie pojmuję. Takich ludzi spotykałem na swojej drodze. Nie potrafię powiedzieć, dlaczego jedni potrafią zobaczyć to piękno krzyża, a inni po prostu, dla nich to jest zakryte, zasłonięte i nie rozumieją tego. Ale jedno jest pewne, to co Pan Jezus tutaj podkreśla, że Duch Święty nas wprowadza we wszelką prawdę. Kiedy otwierasz Boże Słowo, Duch Święty jest obok ciebie. Kiedy czytasz Boże Słowo, Duch Święty zaczyna mówić do nas. I czasami to wygląda w ten sposób, że coś czytamy i to coś zaczyna żyć w nas. Wow, nigdy tego tak nie widziałem. O, jakie to jest cudowne. Czemu ja dopiero teraz to widzę? Właśnie to jest to dzieło, które Duch Święty wykonuje. Ożywia w nas swoje słowo. Zaczynamy je traktować inaczej. Zaczynamy je widzieć, zaczynamy je doświadczać. Zaczynamy przyjmować je do swojego serca. Powiedzieć: o, ja to chcę na co dzień mieć w swoim życiu. Pragnę stać na tym słowie, budować na nim. Będę chodził, będę pamiętał o tym, będę to wyznawał i to będzie częścią mojego życia. Myślę, że każdy z nas, kto czyta Boże Słowo, takie doświadczenia ma. To jest właśnie to dzieło Ducha Świętego, który przychodzi, aby nas wprowadzać we wszelką prawdę. To On, Duch Święty, jest autorem Pisma Świętego i On również je odczytuje. To jest chyba, niedawno czytałem taką myśl, że to jest jedyna księga, którą autor napisał i autor odczytuje, tak? Przeważnie jest tak, że ktoś napisze i potem sprzedaje, inni czytają. A to On w nas. On daje nam zrozumienie. On daje nam to światło, abyśmy to słowo widzieli, rozumieli i przyjmowali do swojego życia. Niesamowite dzieło. Jest to coś pięknego, co Bóg czyni w naszym życiu. I nieraz sobie myślę, jaką miłością Bóg musi darzyć każdego z nas, że jest tak bardzo zainteresowany. Obawiam się, że o wiele bardziej niż ja jestem zainteresowany czytaniem tego słowa, wzgłębianiem go, staraniem się, aby go zrozumieć. Duch Święty troszczy się o nas i pragnie, abyśmy chodzili w takim głębokim poznaniu Bożej prawdy. Zresztą apostoł Paweł w wielu miejscach to podkreśla. Bardzo tak porusza mnie chociażby list do Efezjan, w którym napisał swoją modlitwę, w której mówi: modlę się, zginam moje kolana, aby Ojciec dał wam ducha mądrości i objawienia. Po co?
abyśmy mogli sobie na koszulce napisać, wydrukować, że mam objawienie. Nie, po to, abyśmy wiedzieli. I potem jest wymienione, czego Duch Święty pragnie, abyśmy wiedzieli. To jest piękne. Kolejny, piąty aspekt to jest kształtowanie naszego charakteru. Bóg nas zbawił, Bóg nas oczyścił, Bóg nas uczynił nowymi stworzeniami, a teraz my musimy się zmieniać, zmieniać swój sposób myślenia, swój system wartości, postrzegania rzeczywistości, abyśmy mogli, tak powiem, dostosować się do nowej rzeczywistości, w której jesteśmy. Jeśli tego nie ma, no to życie nie jest ciekawe. I bardzo ciekawe słowo napisał Piotr w drugim liście, trzeci rozdział, pierwszy rozdział, trzeci werset. Boska jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Przez poznanie tego, który nas powołał, przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i najświętsze obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. I to ten werset rozpoczyna się bardzo ciekawym słowem. Boska jego moc. Co się kryje za tym wyrażeniem? Duch Święty. Duch Święty przychodzi w swej mocy, aby nas wypełniać. Boska jego moc obdarowała nas. Widzicie, Boży charakter. Boska jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Bóg nie tylko nas zbawił, ale każdego dnia pragnie nas obdarowywać, błogosławić. I tu nie chodzi o rzeczy materialne, tu chodzi o coś więcej. Chodzi o te duchowe skarby, którymi Bóg pragnie nas każdego dnia obdarzać, abyśmy byli ubłogosławieni. I to wszystko ma swój jasny cel. Bóg nie czyni tego od tak sobie, żeby było miło, ale ma bardzo konkretny plan wobec twojego i mojego życia, abyśmy stali się uczestnikami boskiej natury. Abyśmy stali się uczestnikami boskiej natury. W tym stwierdzeniu kryje się niesamowita głębia. I zadałem sobie pytanie, co może zawierać to określenie. I wtedy moje myśli padły na list do Galacjan, piąty rozdział. I tam czytamy, jakie są owoce, czy owocem Ducha Świętego są. Miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, przemięźliwość i tak dalej. A więc Bóg pragnie, powiem dosadnie, Duch Święty pragnie, aby ta Boża natura zaczęła funkcjonować w naszym życiu, coraz bardziej funkcjonować w naszym życiu, abyśmy coraz bardziej kierowali się miłością, a nie egoizmem, abyśmy coraz bardziej kierowali się cierpliwością, a nie jakimś takim poirytowaniem. I tak moglibyśmy przejść przez poszczególne owoce. Bóg pragnie nas przygotować, tak jak wcześniej powiedziałem, pragnie nas przygotować do powołania, do którego zostaliśmy przeznaczeni. I to się dzieje tutaj na ziemi. I oczywiście ty i ja decydujemy, w jakim stopniu to się będzie działo. Ty i ja możemy zablokować ten proces przemiany, ten proces przemiany naszego charakteru. Charakter to jest coś głębokiego. To jest coś, co funkcjonuje niezależnie od okoliczności. Zawsze jesteśmy tacy, a nie inni, bo to jest już częścią nas. Mogą być jakieś przypływy emocji, że my, postąpię inaczej. Ale charakter to już jest coś, co jest utrwalone w nas. Coś, co jest stałe. Coś, co zawsze tak samo funkcjonuje. Nieważne, jak się ludzie zachowują, ja się zachowuję w ten sposób. Nieważne, ile portfeli znajdę,
zawsze go podniosę i oddam, będę szukał właściciela, a nie, że sobie przywłaszczę, tak? Więc to są pewne cechy naszego charakteru, nowego charakteru, który Bóg poprzez Ducha Świętego pragnie ukształtować w każdym z nas, w tobie i we mnie. Kolejny bardzo ważny aspekt to to, że Duch Święty jest twoim i moim pocieszycielem. Jaką postawę przyjmuję, gdy przeżywam trudne chwile? Co robię? Jedni narzekają, inni bagatelizują, inni jeszcze jakieś inne różne rzeczy wymyślają. Ale jaką postawę powinien zająć chrześcijanin w tak trudnych sytuacjach? A wiemy, że no, dzisiaj dziękowaliśmy, że żyjemy w wolnym kraju, że możemy swobodnie wyrażać swoją wiarę, ale są miejsca, gdzie ludzie naprawdę z lękiem spotykają się, modlą się, czytają Biblię, bo to grozi nawet śmiercią. I co robimy? Jaką postawę zajmujemy w takich trudnych sytuacjach? A też nam życie nie szczędzi. Możemy znaleźć się w przeróżnych sytuacjach. I co wtedy? Gdzie szukam pomocy? Gdzie szukam pocieszenia? Właśnie te trudne, krytyczne momenty są takim sprawdzianem w naszym życiu. I drodzy, w Ewangelii Jana czytamy słowa Pana Jezusa, który powiedział tak: ja będę prosić Ojca, aby dał wam innego pocieszyciela, aby był z wami na wieki, Ducha Prawdy. I tutaj to słowo pocieszyciel, parakletos, Duch Prawdy, innego pocieszyciela, powiedział Pan Jezus. I to innego wskazuje, że tym dotychczasowym pocieszycielem był kto? Jezus Chrystus. I teraz jeśli chcemy zobaczyć, jak ten pocieszyciel funkcjonował, wystarczy spojrzeć na życie Jezusa Chrystusa. Jak odnosił się do ludzi, jak odnosił się do apostołów, do swoich uczniów, to o nim jest powiedziane, że on trzciny nadłamanej nie dołamie, że knota tlącego nie dogasi. A więc widzimy człowieka bardzo delikatnego, człowieka, który szanuje drugiego. Ja mówię o Jezusie jako o człowieku, ale wiadomo, że również jest Bogiem, jest Synem Bożym. I na tej ziemi Ewangelie wymalowały jego obraz życia na tej ziemi jako kogoś wyjątkowego, kogoś, kto jest wrażliwy na innych, kogoś, kto z płaczącymi potrafił płakać, ze śmiejącymi potrafił się uśmiechać. A więc widzimy kogoś wyjątkowego. I teraz on mówi o sobie: słuchajcie, ja muszę odejść, ale przyjdzie, w moje miejsce przyjdzie ktoś inny. Pocieszyciel, parakletos. Ja byłem z wami na chwilę, ale on będzie z wami na wieki. To jest kolejny ważny element, na który warto zwrócić uwagę. To nie jest na chwileczkę. On jest zawsze, on jest blisko. Tylko nasza postawa decyduje o tym, czy doświadczamy tej bliskości, czy doświadczamy tego pocieszenia, czy sami w sobie rozwiązujemy nasze problemy. I był czas w moim życiu, kiedy no, nie rozumiałem tego i starałem się, jak najlepiej potrafiłem, zmierzyć ze swoimi problemami. Ale przyszedł moment, w którym Duch Święty wyraźnie to ożywił w moim życiu. I wtedy podjąłem decyzję, że w trudnych sytuacjach będę przychodził do mojego przyjaciela, do mojego najlepszego przyjaciela, do Ducha Świętego. I kiedy zacząłem to praktykować, zauważyłem, że coś wspaniałego się dzieje, że kiedyś coś mnie niszczyło, załamywało, dzisiaj mam kogoś, na kim mogę się oprzeć i mogę przejść przez różne sytuacje.
Drodzy, również Boże Słowo zachęca nas do tego, abyśmy przyjmowali tego Ducha Prawdy, Jego pocieszenie, ale też Jego moc do naszego życia. W liście do Efezjan 5:18 czytamy: i nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni Ducha Świętego. Wiecie, bardzo ciekawe zestawienie: upicie się winem, a napełnienie się Duchem Świętym. I w oryginale czytamy: i nie upijajcie się winem, którym jest rozwiązłość, czy w którym jest rozwiązłość, lecz bądźcie napełniani w Duchu. I tutaj jest użyte to słowo, taki czas teraźniejszy, trwający, czy coś, co powinno nieustannie wydarzać się w naszym codziennym życiu. Potrzebujemy Jego mocy. Potrzebujemy Jego namaszczenia, aby przechodzić przez nasze codzienne życie. I to jest coś, co Duch Święty pragnie czynić. On chce nas napełniać. Bardzo często też podnoszę ręce, kiedy już, wiecie, czuję się taki zmęczony. Czasami się to objawia w postaci zniechęcenia. A, już mam tego dosyć. Panie, zabierz mnie. Jest to sygnał, aby podnieść ręce ku niebu i powiedzieć: Duchu Święty, przyjdź w nowy, potężny sposób. Napełnij mnie. Pragnę Twojej mocy. Pragnę, abyś przepełnił mnie świeżym, nowym namaszczeniem, bo przede mną jest kolejne dzieło do wykonania. To my decydujemy, w jaki sposób podejdziemy do naszego życia, w jaki sposób podejdziemy do dzieła Ducha Świętego w naszym życiu. I drodzy, to jest kilka takich aspektów dotyczących Twojego i mojego życia, duchowego życia. Ale jeszcze chciałbym o dwóch rzeczach powiedzieć, które dotyczą Kościoła. Oczywiście te poszczególne aspekty nie wyczerpują tematu. Naprawdę można by było wchodzić głębiej. Ale chciałbym teraz jeszcze skupić się na takich dwóch aspektach, które funkcjonują w naszym Kościele. Po pierwsze, Duch łączy nas w jedno ciało. Duch Święty łączy nas w jedno ciało. Kościół jest ciałem Jezusa Chrystusa, tak? Wielokrotnie pewnie z tego miejsca ta prawda jest podkreślana. A Chrystus jest głową tego ciała. On jest głową tego ciała. W jaki sposób Kościół jest spojony w jedno ciało? List do Koryntian, 12 rozdział, 12 werset powiada tak: albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż jest ich wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus. I wtedy Paweł wyjaśnia: bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Czy to Żydzi, czy to Grecy, czy to niewolnicy, czy to wolni, wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Można tutaj użyć słowa tym samym, duchem. Zostaliśmy ochrzczeni. Słowo ochrzcić, baptize, oznacza zanurzyć. W starożytności, jak utonął statek gdzieś na morzu, no to ludzie mówili, że statek baptize. Zanurzył się w wodzie. I to słowo dokładnie to oznacza, że Duch Święty nas zanurzył w Chrystusie. Dlatego w wielu miejscach Nowego Testamentu możemy czytać w Chrystusie, w Nim, tak? Tych miejsc jest bardzo wiele. To właśnie one potwierdzają tą wielką prawdę, że ty i ja jesteśmy zanurzeni w Chrystusie. I to czyni Duch Święty. To On sprawia, że jesteśmy jako jedno ciało. Dlatego też nasze relacje są wyjątkowe. Ostatnio właśnie na tej kolejnej edycji kursu przyszła też pewna kobieta, która się nawróciła i mówi: to, co mnie uderzyło, kiedy po raz pierwszy przyszłam na nabożeństwo, to mówi ta atmosfera. Mówi: nigdzie czegoś takiego nie spotkałam, żeby ludzie mieli takie relacje. Mówi: ludzie się witają, są serdeczni, wspierają się. Mówi: tu się czuło obecność Bożą. I to był taki powód, że ona się
szeroko zainteresowała Ewangelią. I dzisiaj oczywiście jest naszą siostrą, cieszy się, doświadczyła narodzenia na nowo, ale był czas, kiedy właśnie to ją dotknęło, to świadectwo. I Pan Jezus nie bez powodu powiedział, po tym poznają, żeście uczniami moimi, że będziecie mieć piękną kaplicę, że będziecie mieć fajną muzykę, będziecie mieć ładne czarne krzesła, tak? Ładne wykładziny. Nic z tego, że miłość wzajemną mieć będziecie. Właśnie ta wzajemna miłość jest największym świadectwem dla ludzi, bo w świecie jej nie ma, tak? Jeśli nawet jest, to ona jest za coś. Ona ma swoją cenę, a tutaj ta miłość rozlewa się pośród nas poprzez Ducha Świętego. A więc widzimy, że rola Ducha Świętego w Kościele jest wyjątkowa. To właśnie dlatego dzisiaj możemy mówić do siebie, bracie, siostro. I to nie jest tylko jakiś slogan, ale rzeczywiście jesteś moją siostrą, tak? Ja jestem twoim bratem. Mamy więzy krwi i to, nie, to jest wyjątkowa krew, tak? Krew Syna Bożego, która nas połączyła w Bożą rodzinę. Na co dzień często nie pamiętamy o tym, ale warto jest pracować nad nową perspektywą, żebyśmy spojrzeli na Kościół jako właśnie ciało Jezusa Chrystusa, jako wyjątkowe, niepowtarzalne. Chrzest wodny jest obrazem, bo czasami, wiecie, też jest zamieszanie, ludzie mówią, a ja jeszcze nie jestem częścią Kościoła, bo nie przeżyłem chrztu w Duchu Świętym. Zanurzenie następuje przy narodzeniu na nowo. Często mamy takie nieporozumienie, jeśli chodzi o te dwa przeżycia. Czymś innym jest narodzenie na nowo, a innym przeżyciem jest chrzest w Duchu Świętym. I kiedy prowadzę te nasze grupki na kursie Alfa, to mamy zawsze taki weekendowy wyjazd i na tym weekendowym wyjeździe modlimy się o wszystko. Modlimy się o narodzenie na nowo, o to, żeby ludzie doświadczyli narodzenia na nowo. Modlimy się o uzdrowienie. Ostatnio był taki człowiek, który miał wypadek w pracy. W zasadzie nie miał jechać z nami, ale pomyślał sobie, pojadę. Zgniotło mu palec. Lekarze mu tam jakoś to poszywali, poskładali, ale widziałem, że tam, jak byliśmy, przeżywał to, bolało go. Pytam go, boli cię? Boli. Ja mówię, to chodź, pomodlimy się. I słuchajcie, Pan Bóg odpowiedział na naszą modlitwę. Na następny dzień rano już bez opatrunków przyszedł, mówi, nie boli i mogę ruszać. A miał zdruzgotane kości. I człowiek jest w szoku. A ciekawostką jeszcze też było to, że jego babcia, bo to byliśmy w Grudku w Czechach, jego babcia tam chodziła do zboru. I wiecie, tak przywiózł z sobą zdjęcie i pokazuje nam ten stary zbór jeszcze. I mówi, popatrzcie, to jest moja babcia, 34 rok poprzedniego wieku. I tak patrzę na to zdjęcie i pomyślałem sobie, jaki Bóg jest dobry. Przypuszczam, że babcia się modliła o następne pokolenia. I Pan Bóg nie zapomniał o nim. Chociaż jego ścieżki się pogubiły, ale Pan Bóg go odnalazł, przyprowadził i właśnie tam, w tym miejscu, gdzie jego babcia chodziła, oddał swoje życie Chrystusowi. Czy to nie jest piękne? Kiedy to tym podzieliłem się na nabożeństwie w niedzielę tam w Grudku, no to ludzie byli zaszokowani. Ale Pan Bóg jest taki. On jest niesamowity. I drodzy, to zanurzenie jest cudowne. I Biblia mówi, że jesteśmy ochrzczeni w jedno ciało. Nieważne, jakiej jesteśmy narodowości. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Nie ma znaczenia. Wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem, tym samym duchem. Ten sam duch, bo duch jest jeden, ale może mieszkać w każdym z nas, może zamieszkać w każdym z nas. To jest kolejna rzecz, której nie rozumiem. Ale nie ma, zna-
przepraszam, nie ma znaczenia narodowość, nie ma znaczenia status społeczny, nie ma znaczenia płeć. Wszyscy jesteśmy napojeni tym samym Duchem Bożym. Czy to nie jest piękne? Nie ma różnicy. My czasami robimy różnicę, ale Pan Bóg nie robi różnicy. On nas kocha miłością niewysłowioną. I kolejny aspekt, na który chciałbym zwrócić, to wyposażenie do służby w Kościele. I tutaj już wchodzimy w ten aspekt chrztu w Duchu Świętym i darów Ducha Świętego. Warto jest zabiegać. Nie wiem dlaczego. Jak ja się nawróciłem, to i ja, i inni nie mogli spać spokojnie, dopóki nie zostaliśmy napełnieni Duchem Świętym, dopóki nie zostałem ochrzczony Duchem Świętym. I wszyscy wokół tak, to było takie pragnienie, muszę to przeżyć, muszę to doświadczyć. Chociaż wiecie, nauczanie było bardzo takie jeszcze skomplikowane, wielu rzeczy nie rozumieliśmy. Przez lata Pan Bóg pomógł mi poukładać pewne rzeczy. Dzisiaj rozdzielam napełnienie Duchem Świętym od darów Ducha Świętego. Kiedyś to napełniony Duchem Świętym można było uznać, że jest ktoś, kto się modli językami. Nie do końca tak jest. Duch Święty przychodzi, kiedy otwieramy nasze serca i prosimy Go. On przychodzi i nas napełnia. Natomiast kwestia darów to jest następna rzecz. I ludzie przeżywają. Jak na tych wyjazdach się modlimy, to najpierw się modlimy o chrzest w Duchu Świętym. A potem modlimy się o dary. I przychodzą dary i ludzie przeżywają języki, proroctwa i dary uzdrawiania. To się dzieje. Ale ja przynajmniej takie mam doświadczenie, nauczyłem się rozdzielać te dwa aspekty. Najpierw przychodzimy po to, aby Duch Święty nas napełnił swoją mocą. I drodzy, tutaj też jest ważne. Pierwszy list do Koryntian 12:7. A w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. A więc widzicie, ten Duch Święty nas łączy w ciało, ale ten Duch Święty również pragnie, abyśmy byli takimi użytecznymi członkami tego ciała. I to słowo a w każdym ma swój ciężar gatunkowy. Zgodzicie się? W każdym to znaczy w kim? No, Panie Boże, mnie wyłącz, tak? W każdym Duch Święty pragnie się przejawiać. I w mojej ocenie Kościół potrzebuje tej ponadnaturalności, tego działania Ducha Świętego jak nigdy przedtem. Potrzebujemy zabiegać o dary Ducha Świętego. Często boimy się tego, no bo nie wiadomo, co z tego się urodzi. Ale Duch Święty chce się objawiać na różne sposoby. I to nie tylko w sferze uzdrawiania, ale proroctwa, daru czynienia cudów, rozróżniania duchów. Kościół potrzebuje tej ponadnaturalności, ale żeby ona mogła funkcjonować, musimy pozwolić się przede wszystkim napełnić, a potem poddać się Duchowi Świętemu, powiedzieć: oto jestem. Nie to, co ja chcę, ale to, co Ty chcesz, Duchu Święty. I wiecie, ja widzę taki Kościół, który w sobotę do późna w nocy się modli, każdy z członków, aby w niedzielę przyjść i mieć coś, czym mógłbym ubłogosławić całą społeczność. Tego bardzo potrzebujemy. Kościół jakby poszedł w kierunku takiego formalnego funkcjonowania, ale myślę, że ten aspekt ponadnaturalności jest nam bardzo potrzebny. Kościół tego potrzebuje. Tutaj mamy oczywiście całą listę, warto sobie przestudiować. Jeśli nie studiowaliśmy tego, nie rozważaliśmy tego, to warto się przyjrzeć tej liście. W pierwszym liście do Koryntian, 12 rozdział, apostoł Paweł mówi, jakie to są dary. Oczywiście to nie jest pełna lista, bo ta lista darów Ducha Świętego jest znacznie szersza. A następnie stwierdza, wszystko zaś
sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu poszczególnie jak chce. I to tutaj też w jakiś sposób zamyka temat naszego chcenia. Bo czasami obserwuję, i to też zauważałem u siebie gdzieś tam w tym pierwszym okresie chrześcijaństwa, że ja bardzo chciałem coś. Ale to nie o to chodzi, tak? Dojrzałość chrześcijańska polega na tym, że ja się otwieram na Ducha Świętego. Ktoś to fajnie zobrazował, że nasza posługa w Duchu Świętym to coś w rodzaju takiego kuriera, tak? Jesteśmy kurierami do dyspozycji Ducha Świętego. On nam przekazuje jakiś pakiet, jakąś paczkę i mówi: zanieś to tej siostrze, czy temu bratu, czy zborowi. I na przykład mamy słowo dla zboru od Pana, od Ducha Świętego, który wieczorem nam takie słowo włożył do serca. I je przynosimy. I to nie jest moja chluba, bo ja nie jestem autorem tego, ja to przyjąłem i przekazałem. I tak jest z każdym darem. I musimy się tego uczyć, musimy się otwierać, bo Duch Święty, jestem przekonany, tak jak 2000 lat temu, tak i dzisiaj jest gotowy, aby poruszać się w Kościele. Zgodzicie się ze mną? On jest gotowy. Natomiast często Kościół nie domaga, Kościół nie rozumie, Kościół błądzi czasami nawet. Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu poszczególnie jak chce. I tu znów to słowo każdemu. Chciałbym was trochę tak zainspirować. Każdemu, czyli mnie i tobie. Nie tylko pastorowi, nie tylko kilku osobom, ale ty też jesteś ważny. I Bóg pragnie włożyć coś do twojego serca, abyś mógł być tym, który usługuje w Duchu Świętym. Wszystko zależy od nas. Możemy się zamknąć, ale możemy się otworzyć. I drodzy, na zakończenie chciałbym przedstawić pewne ważne wnioski. Po pierwsze, potrzebujemy głębokiej świadomości, że jesteśmy świątynią Ducha Świętego. My pamiętamy o tym od czasu do czasu. Czasami nam się otworzy pierwszy list do Koryntian, 6 rozdział, 19 werset, który powiada: albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie też do siebie samych? Niesamowite słowo. I kiedy je czytamy, wow, no rzeczywiście, czasami nawet łzy popłyną. Boże, ja świątynia, taki biedny, ale dziękuję ci, super. A potem wchodzimy w nasze codzienne życie. Zapominamy o tym. To, co też Jakub napisał, że przeglądamy się w lustrze, odchodzimy od lustra, zapominamy, tak? Jak wyglądam. Więc jest ważne, żebyśmy o tym pamiętali. Dla mnie też taką wskazówką jest to, że apostoł Paweł pisze: czy nie wiecie? Gdyby w zborze koryńskim wszystko było w porządku, to on by tego nie pisał. Ale te słowa potwierdzają, że oni mieli dokładnie te same problemy, jakie my mamy. Czyli gdzieś tam może na nabożeństwie pamiętali, zresztą w Koryncie, wiecie, te dary się przejawiały. Paweł pisze: nie brak wam żadnego daru, a więc ta obfitość darów była duża i być może na nabożeństwie, jak się spotykali, było wow. Ale potem wracali do domów, do codziennych obowiązków i wracali do swojej cielesności, zapominając o tym, że są świątynią Bożą, gdziekolwiek są, czy w domu, czy w kościele, czy w pracy. Dlatego myślę, czy nie wiecie, jak to jeszcze nie jesteście świadomi tego? Takie zniecierpliwienie Pawła. Pewnie uczył wiele na ten temat, a potem patrzy, że oni ciągle raczkują. Jest to odwieczny problem, myślę, chrześcijaństwa. I drodzy, jesteśmy świątynią Bożą, ponieważ Duch Boży zamieszkał w nas. I ten Duch Boży przyszedł w momencie narodzenia na nowo.
chrzest w Duchu Świętym jest zanurzeniem w Jego mocy. I to nie polega na czuciu, bo często szukamy w naszych emocjach potwierdzenia. Boże, jak poczuję, to wtedy uwierzę. Ale Pan Jezus powiedział do Tomasza, tak? Włóż tutaj palec i wierz. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. A więc nasza pielgrzymka polega na zaufaniu Bogu. Takim do końca, na 100%. Jeśli Bóg coś mówi, to tak jest. O ileż Ojciec wasz da wam Ducha Świętego, jeśli go prosicie. A więc Bóg nie tworzy jakichś barier niepotrzebnych, po prostu chrześcijanin, dziecko Boże może przyjść, podnieść ręce i tak jak przyjęliśmy naszego Pana jako Zbawiciela w naszym życiu i w większości przypadków nie było żadnych emocji. Czasami widzę łzy, wzruszenie, ale byłem świadkiem wielu narodzeń na nowo, gdzie po prostu człowiek w sposób świadomy przyjął Jezusa. W prostej modlitwie powiedział, że powierza mu swoje życie, że przeprasza go za swoje grzechy, że chce nowego życia i pragnie, aby Jezus zamieszkał w jego sercu, aby go przemienił. I to się stało. A więc wiara, a nie emocje, nie uczucia. Uczucia nas mogą wodzić za nos, że tak powiem. Potrzebujemy w zaufaniu stanąć. Naprawdę, kiedy podniesiesz ręce i zawołasz: Ojcze, proszę o Ducha Świętego, proszę o nowe namaszczenie, to wierz mi, Bóg nie da siebie, na siebie długo czekać. Ta głęboka świadomość, że jesteśmy Bożą świątynią, zmienia naszą perspektywę życia. Zgodzicie się ze mną? Kiedy dojdziemy do takiego punktu, że jesteśmy świadomi, że jesteśmy świątynią Ducha Świętego i pamiętamy o tym w naszej codzienności, to nasza perspektywa patrzenia na rzeczywistość się zupełnie zmieni. Inaczej wyglądają problemy. Inaczej wygląda perspektywa naszego życia, nasze cele. Zaczynamy widzieć, postrzegać to wszystko w zupełnie innym świetle. Bo Duch Święty, bo jestem Bożą świątynią, bo to jest coś największego, największy skarb, jaki mam. I zresztą Paweł to pięknie napisał w 2 Koryntian 4,7. Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. Zewsząd uciskani, nie jesteśmy jednak przygnębieni, zakłopotani, ale nie zrozpaczeni, prześladowani, ale nie opuszczeni, powaleni, ale nie pokonani. Drodzy, bardzo ładny obraz wymalował Paweł przed nami. Jakieś kruche naczynko gliniane, niedoskonałe. Może było widać rysy, może jakieś pęknięcia przy wypalaniu, bo wiecie, jak się glinę wypala, to czasami lubi się rozwarstwić, jakieś takie rysy się tworzą. No i ktoś by popatrzył na to naczynie i powiedział, no ja wiem, raczej do niczego się nie nadaje. Ale w środku jest ukryty skarb. I tym skarbem jest obecność Ducha Świętego w twoim życiu. To jest ten skarb. I drodzy, kiedy ten skarb jest w nas, to czytamy niesamowite. Zewsząd uciskani. Jednak nie jesteśmy przygnębieni. Wow, co w nim takiego jest? Popatrzcie, to samo przechodzi, co my, ale jakże inaczej. W tym samym jest, ale on
jakoś to znosi spokojnie, a my się denerwujemy, my się niepokoimy i tak dalej. Prześladowani? Może jest ktoś z nas prześladowany, ale chciałbym, żebyś usłyszał, co dalej, ale nie opuszczeni. Dlaczego? Duch Boży jest w tobie. To, co się dzieje z tobą, to również dotyka Jego. Możesz być na 100% pewien. Więc widzimy coś niesamowitego. Nie jesteśmy pognębieni, zakłopotani, ale nie zrozpaczeni. Kiedy ludzie wpadają w poważne kłopoty, widzimy rozpacz, dramat. Spotykam ludzi, którzy mówią, nie chce mi się żyć, najchętniej bym sobie odebrał życie. Ale my, chrześcijanie, mamy zupełnie inne podejście. Dlaczego? Bo jesteśmy Bożą świątynią. Bo Duch Boży mieszka w tobie. I masz potencjał, aby przez każdy rodzaj doświadczenia przejść w zupełnie inny sposób. I tu nie chcę powiedzieć, że Bóg cię zabierze ci górę. Może cię pomoże przejść przez nią. A więc to jest ważne, abyśmy o tym pamiętali. Patrząc na to zewnętrzne, kruche naczynie, widzimy słabość, bezradność, ale kiedy zajrzymy do środka, widzimy skarb. I druga rzecz, o której chciałbym podkreślić, jesteśmy powołani do budowania coraz głębszej relacji. W drugim liście do Koryntian również czytamy, jest to ostatni werset drugiego listu do Koryntian, łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i społeczność Ducha Świętego. Niech będzie z wami wszystkimi. Takie miał błogosławieństwo, takie miał życzenie apostoł Paweł, gdy kończył list. Społeczność, czyli koinonia, greckie koinonia, oznacza wspólnotę, udział, komunię. A więc to jest coś wyjątkowego. To słowo używa się na określenie relacji w małżeństwie. A więc to nie jest takie, wiecie, bycie kolegą, ale to jest dzielenie życia, to jest taka wspólnota, coś głębokiego, coś, co dwie osoby łączy i stanowią jakby jedność. Każda relacja w małżeństwie ma swoją specyfikę, swój klimat. Nie ma dwóch takich samych małżeństw, zgodzicie się ze mną? Każde ma swoje, ale to jest relacja. I odnoszę wrażenie, obserwując siebie i innych, że w naszym przypadku, jeśli chodzi o relację z Duchem Świętym, jest podobnie. Ona jest wyjątkowa. I Duch Święty pragnie ją rozwijać z nami. Ale jak każda relacja, jeśli nie masz czasu, aby być z żoną, to za jakiś czas nie będziecie mieli sobie nic do powiedzenia, tak? Będzie jakaś pustka, jakiś mur, jakaś przestrzeń niezagospodarowana. Ale kiedy małżeństwo spędza z sobą czas, rozmawiają, dzielą się sobą, tak powiem, wpuszczają do siebie drugiego współmałżonka, ta relacja się pogłębia i to małżeństwo jest zdrowe, jest mocne. Podobnie jest z relacją z Duchem Świętym. Samo się nie zrobi. On jest gotowy. On pragnie mieć tą wyjątkową, szczególną, niepowtarzalną relację z każdym z nas osobiście. Ale potrzebujemy czasu. Odsunąć się na bok i pozwolić, aby On mówił do nas, aby dotykał nas, aby prowadził nas, aby przeprowadzał nas przez różne doświadczenia. I to powoduje, że ta relacja się pogłębia. Jest coraz głębsza, coraz silniejsza, coraz piękniejsza. Nie ma wspanialszego przyjaciela ponad Ducha Świętego w naszym codziennym życiu tutaj na ziemi. Jezus siedzi po prawicy Ojca, a Duch Święty jest tutaj. I On pragnie z nami mieć tą osobistą relację. Dlaczego tak jest? Może taka jeszcze krótka refleksja na koniec. Dlaczego ten Duch Święty wydaje się taki ukryty?
kiedyś zadałem Panu Bogu to pytanie i tak to rozumiem, kiedy patrzymy na Boga, na poszczególne osoby, one nie walczą o swój autorytet, o to, żebyśmy ich zauważali, tylko widzę, Jezus mówi, nie przyszedłem szukać własnej chwały, przyszedłem, aby szukać chwały mojego Ojca, tak? Potem mówi, Duch Święty, gdy przyjdzie, z mego weźmie i wam oznajmi, mnie uwielbi. I Duch Święty jest jakby trochę w cieniu, nie szuka swojej chwały, ale szuka chwały Jezusa, chwały naszego Ojca. Ale wydaje mi się, że powinniśmy przemyśleć pewne rzeczy, poukładać. Duch Święty ma bardzo ważne miejsce i funkcję w naszym chrześcijańskim życiu. I do tego was zachęcam. Ja wiem, że dotknąłem tematu, ale w domu możecie wziąć Biblię i szukać Bożego oblicza w tym względzie. I warto, bo to przynosi niesamowitą rewolucję do naszego życia. Niech was Bóg błogosławi. Amen.